To jest znany wam samochód pod nazwą Fiat Fremont. U nas się nazywa Dodge Journey. Nie jest zbyt wielkim bestsellerem. Nie sprzedaje się ich za wiele w Ameryce. Nie ma też zbyt dobrej prasy. Tak jak w testach porównywali go z innymi autami, to nie był lubiany za bardzo. No też nie jest drogi. 19 tysięcy dolarów 2013 z przebiegiem 8 tysięcy mil. Nie jest to całkiem van w amerykańskiej nomenklaturze, no dlatego, że drzwi nie ma odsuwanych. Tylko 5-osobowa wersja. Trzmaciane siedzenia w środku. Nie jest brzydki, dość ładnie wygląda w środku. Miękkie wykładziny na desce rozdzielczej. Jakościowo robi dobre wrażenie. Kierownica jest też miękka. Boczne obszycie drzwi też z miękkich tworzyw. A tutaj tak się prezentuje wersja z jasnym materiałem, ale już widać jakieś plamy na siedzeniu są, bo to jednak co jasne, to jasne. No to tylko, że tu jest wersja z trzecim rzędem siedzeń, więc ciekawsza może. Podjeżdża się do przodu, opuszcza się oparcie i w ten sposób można wsiąść z tyłu, ale patrzcie, jak niziutko to siedzenie jest, że to na miejsca na nogi jest bardzo niewiele, zwłaszcza gdy się to siedzenie cofnie, żeby mieć z przodu miejsca na nogi, no to tu z tyłu, to tam z tyłu już tego miejsca praktycznie nie ma. Albo na małe, dla małych dzieci. Aha, tak trzeba go złożyć. Tak trzeba go złożyć, żeby wejść z tyłu. No ale jak wejdziemy z tyłu, siądziemy z tyłu, no rzeczywiście się siedzi. Siedzi się, jakby się siedziało na ziemi. I się. No i gdzie te nogi mam trzymać? Tu jest jakaś szparka, że mogę te nogi trzymać. Dotykam głową sufitu. Nie jestem wysoki. Nie mam 2 metry wzrostu, no a dotykam głową sufitu tu z boku. No i bagażnika też nie ma, także w takim aucie za bardzo nie ma sensu trzeci rząd siedzeń, no chyba, że ktoś ma dużo małych dzieci, to wtedy może. No ale to po prostu lepiej kupić minivana, wydaje mi się. Mówiąc o minivanach, to tutaj mamy Nissany minivany. One są brzydkie, no może nie są złe, ale sam ten kształt taki dość eksperymentalny. W środku też ta deska rozdzielcza wygląda niespecjalnie. Nie podoba mi się za bardzo. No i nie chowają się siedzenia w podłogę, tylko się składają, tak jak tutaj widać. Po prostu ta płaska powierzchnia jest na całej powierzchni, tylko że to wszystko jest wyżej. W Chryslerze było to dużo lepiej, przez to, że wchodziło to w podłogę, więc nie zajmowało tyle miejsca. Ale drzwi się same zamykają. No i coś z
stylu europejskim Rotan Volkswagen S i Rotan SE. Zobaczmy, ile sobie życzą za Rotany. 2011, 54 tysiące mil przebiegu, czyli 87 tysięcy kilometrów. 15 600 dolarów. Tylne fotele też się zapadają w podłogę. Podjedźmy fotelem do przodu. Schowajmy podłogę, odchylmy. Ale widzicie, to ciągle nie pasuje jedno do drugiego. No bo jeżeli to ma tutaj zawiaski, to się powinno to podnosić, chyba że to podnosimy tylko. Chyba że to tak podnosimy. O. Ciągniemy za wajchę. Pewnie trzeba zagłówki schować albo wyjąć. Może trzeba wyjąć, może tylko schować. Nie mamy instrukcji, musimy kombinować. Nie, no ten fotel tam się nie zmieści. Nie ma szans, żeby ten fotel wszedł do tej dziurki, także tu jest chyba... To nie jest chyba dziura na chowanie fotela. Obawiam się, że to jest tylko... Że to jest tylko schowek. Bagażnik po prostu. Nie ma szans, żeby ten fotel się schował w taką małą dziurkę, jak w Chryslerze. Natomiast te fotele z tyłu chowają się bardzo ładnie. Otwieramy, no i co dalej? I za który sznurek mamy ciągnąć? Za ten? I teraz za ten? Dobra. Jeszcze raz. Ciągniemy do góry. Tylko się zacięło. Ciągniemy do góry, ciągniemy za ten, a nie, tak chowamy, ciągniemy za ten i ciągniemy za ten. Silniki oczywiście benzynowe, bo u nas nie ma diesla, podejrzewam, że takie auta, te wszystkie auta są w Europie z dieslowskimi silnikami. Ale ten, no jedyne informacje o silniku, jaką tutaj mamy, to że jest sześciocylindrowy. Ale to na pewno jest benzyna. Dodge. Tutaj mamy jeszcze Hondy, minivany.
A tutaj mamy Forda F, Ford Econoline, czyli pełnowymiarowy van amerykański. No już też przeszedł do historii, bo Transita, w tym roku już Ford zaczął Transita tutaj produkować. Ale to było to, co było zanim Transit się zjawił. Taki typowy amerykański van. Troszkę szkoda, że ich nie będzie, no to takie wszystko tu toporne jest, tu już same sztywne plastiki. No ale, jest to autobus. W środku miejsca dla 3, 4, 5, 6, 7, 9 osób, nawet więcej, bo to chyba po 3 mogą siedzieć, więc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 albo 12 osób się zmieści w takim aucie. Podejrzewam, nie wiem jak tu z pasami bezpieczeństwa. No są pasy dla 3 osób, a na tym siedzeniu są pasy dla 4 osób, więc tutaj teoretycznie z tyłu 4 ludzi, no ja nie wiem jak tu 4 Amerykanów by chcieli upchać, takich co mają problemy z tuszą, no ale może 4 chudych Amerykanów by się tam zmieściło, więc 4 i 6 to 10, 2 z przodu 12 osób w takim vanie się mieści. Tylko znowu problem zawsze jest, 12 osób to gdzie bagaż? Bo jak jest 12 osób, no to zostaje taka dziupla na bagaż z tyłu. I wtedy by się przydała przyczepka, żeby ten bagaż ciągnąć za sobą. Drzwi tylko z prawej strony. 2014, przebieg 29 tysięcy mil i cena 22 tysiące dolarów, no więc przynajmniej cena jest w miarę uczciwa, nieduża za taki pojazd. I tyle vanów, no zobaczmy, bo tutaj widzimy coś europejskiego.